I teraz tak, Szymon. Jak zrobisz to, wykonasz to polecenie, które cię poproszę, no to jesteś super gość. Zawracamy na pierwszym dozwolonym skrzyżowaniu. Ty decydujesz, myśl, analizuj, nie, wszystko nie, wiesz. Nie, tu nie można, tak. No, masz wszystkie narzędzia, informacje do tego, żeby to polecenie wykonać bez problemu. I to będzie twoja ocena. Jak to zrobisz, to może być dzisiaj w ogóle z siebie zadowolony, mimo że tam na tym skrzyżowaniu porobiliśmy jakieś błędy, ale to było trudne skrzyżowanie, więc wiadomo. Natomiast teraz mnie interesuje, żebyś postarał się to wykonać. No, ale też czasami musisz odpuścić ten hamulec. Nie to, że dusisz, patrzysz w lusterko wsteczne i mimo wszystko dusisz ten hamulec do zatrzymania. A jak on by się nie zatrzymywał, bo jest ślisko, to musisz puścić. Na chwilę. I dalej zatrzymać się metr dalej. No. No tak, bo można trochę dalej. No. Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji takiej, że ty widzisz, to już masz ten plus, że ty potrafisz na to spostrzeć, spostrzegasz to, ale jeżeli widzisz sytuację zagrożenia z tyłu, to puszczasz hamulec. Jedziemy, Szymek? A tego nie wrzucam na internet, bo będą hejt, że maseczki. Jestem w szkole nauki. Ale ty już przeszedłeś. Ja przeszedłem. No właśnie, kradł plusa. I nie wiadomo. Skup się. I tu można było. No, czyli? No. Przejmie pan. Tak. Dobrze. 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 Szeroko, szeroko, Szymek, szeroko, szeroko, pod prąd teraz jedziesz. No. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego ty w ogóle wbijasz się na tą drogę, do lewej strony wbijasz? Miałem do prawej, bo jest... Ty jest szeroko, nie ma świateł, wjeżdżasz do ruchu prawostronny. Nie możesz wbijać na lewą stronę. To, że tam zmieniłeś pas, bo to była droga jednojezdniowa, tak? Tak? No. I teraz jak oni skręcają, to oni mają problem, widzisz, a jeszcze dobrze trochę odbiłeś. Widzisz, puszcza cię, dobijaj do lewej, do lewej. No nie chciałeś do lewej, on cię puszcza na lewym pasie. I na prawy pas. Szymon. Ale... Posłuchaj mnie. Zrobiłeś, generalnie mnie interesowało to, że znalazłeś to skrzyżowanie, to było dla ciebie plus. Minus za to, że na tym łączniku jakby między tymi jezdniami chciałeś do lewej zjechać. I drugi trochę minus za to, że facet cię puszcza i ty nie kumasz, że ty masz wjechać na lewą stronę. Tamten pas był zajęty, cały czas się ruch odbywał. Jeżeli ci blokuje ktoś ten pas, to wbijasz się na lewy pas. Na egzaminie najlepiej powiedzieć, korzystam, puszcza mnie, albo no, cokolwiek, żeby egzaminator może tego nie widzieć, że ktoś się puszcza, machnął ręką, rozumiesz? Szymon, no to tutaj nie możesz... Teraz? W prawo. Teraz w prawo, bo tutaj nie możemy zawracać. W prawo. Do prawej, Szymon, nie zjeżdżaj mi tutaj. No cały czas się trzymamy prawej. Za ostro. I tu jest następny temat. Wjeżdżamy w to samo skrzyżowanie, jest bardzo wąsko, czyli tak. Dobrze, do prawej pociągnąłeś, dobrze. To jest trudne. I w prawo na skrzyżowaniu. Zobaczył okna Corsa, się przestraszy. Szymon, w prawo, nie śpi. No to w prawo. Nie śpi. Nie śpi, Jezu. Mówiliśmy, co jest dla ciebie ważne. Ty masz problemy z zapamiętaniem tego, że masz sygnalizować dużo wcześniej. Ja bym miał, tylko później. A później? Gdzie później? Ale gdzie ty jesteś teraz? Do prawej masz samą z lewej strony. Zjechałeś na pas sąsiedni, Szymon. Już się nie pojawia. Ale mi pan wyśle. Ja ci to wyślę. Ale tragedia. Właśnie nie taka tragedia. No, na początku nie było tragedii, wszystko. Ale Szymon, musisz zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego. Jeżeli my jedziemy po prostym odcinku
drogi, robimy sobie zmiany pasa, a jakieś łatwe skręty, to ty bez problemu dajesz radę na 100%. Tu jest kwestia tego, jak zbliżamy się do trudnego skrzyżowania, jest mało czasu na decyzję, rozumiesz? I tu jest problem czasami, ale to ja ci powiedziałem, że tamto skrzyżowanie, które zawaliliśmy, to ono było trudne, tam każdy się nie potrafi tego wykonać poprawnie, no więc ono zaskakuje, no. Drugi raz w jakimś stopniu tam wyszło, to jest 25% na tamtym skrzyżowaniu, ale są błędy, no wie pan, no ja wiesz. Marzenie o prawo jazdy się przestań. Oddala i się przyjmie. Właśnie ty, słuchaj. W pędziach się oddaliło. Oddaliło się bardzo, się oddaliło. Ale teraz się zbliżyło, zobaczymy tak. Następnym razem. No i o to chodzi właśnie. Oby się przyjmie. Mnie interesuje to forma najbardziej. Nijaka, nie wiadomo w jakiej formie przyjadę. Nie, interesuje mnie to, że jak jedziesz samochodem, żebym ja przez ten okres nie miał żadnej interwencji, żebym nie musiał łapać za kierownicę albo hamować. To jest twoje zadanie. A to, że będziemy robić łatwiejsze i trudniejsze rzeczy, to jest normalne. No właśnie, o właśnie, to jest hamowanie silnika. To, co zrobiłeś, było super. Z daleka widzę światło czerwone, tam daleko, więc nie ma sensu gazować. Jest dobry pomysł, ściągnięcie nogi z gazu. No i hamowanie silnikiem mamy. Idziemy prosto. Mhm. Jesteśmy w strefie egzaminacyjnej, akurat z ulica Kamienna, jakbyś chciał wiedzieć, dojeżdżamy do Ślężnej. Idziemy. Tak. No, jedziemy w stronę ośrodka egzaminacyjnego tak naprawdę.